oglądają Państwo monitor telewizji Polvision w Chicago w poniedziałek 14 września. W monitorze z kamerą udajemy się do Art Gallery Cafe w podchicagowskim Wooddale, gdzie w miniony weekend solidaryzowano się z pogrążoną w protestach Białorusią po tym, jak zdaniem opozycji urzędujący od 5 kadencji prezydent Aleksandr Łukaszenka sfałszował wybory, by pozostać u władzy. Manifestacja poparcia na ulicach Chicago dla aresztowanych i represjonowanych obywateli Białorusi po sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborach oraz solidarność uczestników wieczoru artystycznego Solidarni z Białorusią, który w sobotę 12 września odbył się w Art Gallery Cafe w Wooddale. Mury Jacka Kaczmarskiego, które stały się symbolem walki Białorusinów, rozbrzmiały w języku białoruskim wyjątkowo dobitnie. Co teraz mamy na Białorusi? Mamy to, co u was było w Polsce 40 lat temu. A teraz naprawdę ten Łukaszenka ma swoich takich taką wojenną policję, która naprawdę po prostu mamy taką cywilną wojnę. Walczą przeciw swojego narodu i biją kobiet, biją i młodych, i starych, i to po prostu masakra. Ale mam nadzieję, że teraz mamy więcej takich jak peaceful protesty i dzisiaj był taki marsz kobiet w Mińsku i było ponad 10 tysięcy kobiet w Mińsku. Od jutra mamy taki wielki marsz i to już czwarty, piąty weekend, kiedy mamy marsz i wychodzą więcej za 100 tysięcy ludzi, 100-200 tysięcy ludzi i mamy nadzieję, bo naprawdę jakby tak, jeżeli zobaczyć na historycznie, co się było wcześniej, to dyktator długo się nie siedzi, kiedy już naród zaczynał się walczyć i stać i przeciw jego, i przeciw tego reżimu. Reżimu, który u władzy jest dłużej niż żyje wielu walczących z nim młodych Białorusinów. Aleksandr Łukaszenko do władzy doszedł w 1994 roku i po prawie 3 dekadach uznawany jest za ostatniego dyktatora Europy, ekonomicznie i kulturowo trzymając Białorusinów jeszcze w ubiegłym stuleciu. Tymczasem ja by więcej by chciałem by mieć więcej freedom do Europy, do europejskich krajów, do Polski. No bo ja rozumiem, że Rosja tego nie da po prostu. O, tylko to wszystko pozabiera. Dlatego ja myślę, że teraz jest taki czas dla Białorusów pokazać, że my możemy, my i chcemy być wolnymi. Chcieliby być wolnymi. W wyborach prezydenckich tego lata Aleksandr Łukaszenko miał otrzymać ponad 80% poparcia, jednak jak mówią nasi rozmówcy, to jedno wielkie kłamstwo. Kandydatka opozycji Swietłana Cichanowska wygrała w wielu obwodach, jednak to zwycięstwo, na które urzędujący prezydent odpowiedział, zarządzając atak OMON-u, czyli oddziałów specjalnych białoruskiej policji, na własnych obywateli. Większość ludzi głosowali za Swietłaną Cichanowską. Łukaszenka to było bardzo fałszywie i bardzo grubo podpisał siebie 80%. I naprawdę Łukaszenka, wszystko co robi Łukaszenka, to jakby z jednej strony wielka głupota, ale z drugiej strony dzięki jemu, że on taki głupi, że wszystko to robi i że naród się otworzył oczy i to naprawdę było niezwożone, bardzo niepoważnie, bardzo, to po prostu jak plewok. I dlatego, że tak ludzie się stali wychodzić, bo ich głosy skradli głosy. Podczas wieczorów Art Gallery Cafe chicagowska diaspora białorusińska zbierała fundusze na walkę opozycyjną, sprzedając opozycyjne gadżety i solidaryzując się z rodzinami w kraju, które po sąsiadach z Ukrainy są kolejnymi, domagającymi się demokracji i wolności bez dyktatury, tych wspieranych przez Moskwę. To historia, z którą Polacy mogą się identyfikować, choć tak wielu lekcji 1989 roku wydaje się już nie pamiętać.